różnica między oczyszczeniem a uzdrowieniem bardzo widoczna w tym fragmencie. Zostało oczyszczonych 10, a uzdrowiony tylko jeden. Dlaczego tylko jeden? Bo jeden wrócił, aby podziękować Jezusowi. Też tak to wygląda w życiu duchowym. Możesz dostawać różne łaski, błogosławieństwa, duchowe bonusy, emocyjki religijne, ale to, co najważniejsze, wydarzy się wtedy, kiedy powiesz proste dziękuję. Tak, wiem, banalne, ale tak to wygląda. Ponieważ wtedy Bóg będzie Cię mógł uzdrawiać od podszewki, całkowicie. A jeśli nie powiesz tego słowa dziękuję, to ciągle coś będzie zablokowane. Dlatego zachęcam, przemyśl, za co masz podziękować Panu Bogu. Nie tylko od tak po prostu dziękuj, wychwalaj, tylko za konkretne rzeczy, bo wtedy Panu Bogu powiesz, dostrzegłem to i Tobie to przypisałem.